Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 26. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów podejmowała Znicza Pruszków. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 2-0. Jest z nami trener drużyny przyjezdnej, pan Mariusz Misiura. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Zanim przejdę do omówienia meczu, to chciałem podziękować mojemu byłemu trenerowi Markowi Zubowi za przyjęcie mnie przed meczem i kolejną lekcję, bo po raz kolejny trener Zub wygrał ze mną 2-0. Towarzyszą mi bardzo duże emocje i one nie są związane z samym wynikiem spotkania 2-0 czy porażka, tylko uważam, że jestem szczęściarzem, że prowadzę świetną grupę zawodników. Jak chyba pan Łukasz przed meczem zaznaczył, to jest mój 99. mecz dzisiaj tutaj na ławce Znicza Pruszków. Nie byłem nawet tego do końca świadomy. Moim szczęściem jest tak samo, że zarząd jakby tak długo zaufał trenerowi, bo to się nie zawsze, nie często zdarza tego typu sytuacja. I towarzyszą mi emocje, że to jest taki kolejny mecz w naszym życiu, gdzie my nie potrafimy sytuacji, które sobie stworzyliśmy, zamienić na bramkę, a odpowiedzialność, jak uważam, nas często cechuje, dzisiaj zawiodła i jakby jesteśmy jako grupa ludzi, jakby te indywidualne dzisiaj straty piłki w takich sektorach boiska, w których nie możemy tracić, musimy wziąć jako grupa na siebie i one dzisiaj w jakiś sposób są bardzo ciężkie. Te straty, ten moment straty bramki, jeden i drugi w 38 minuty staramy się zarządzać końcówką meczu, dlatego tym bardziej strata piłki w tych sektorach boiska, gdzie najlepszym, że tak powiem, takim momentem Stali Rzeszów jest szybki atak i pozwolenie drużynie wyprowadzić dwa szybkie ataki, no bezlitośnie zakończone, bolą. I jakby bolą, i mówię, z tego tytułu, bo my jesteśmy grupą ludzi, których jeszcze 2 czy 3 lata temu nikt nie chciał. Ale jako grupa przebijamy dużo sufitów, kolejne sufity i bardzo mi zależało, żeby w takim meczu jak dzisiaj, kiedy wchodzimy w taką decydującą fazę sezonu, właśnie postawić taką kropkę na D. Patrząc, ile stworzyliśmy sobie sytuacji w pierwszej połowie, powstaje fragmenta gry, tak samo w drugiej połowie rzut karny, jeszcze sytuacja Daniela Stancyjka, który nie podał do Kuby Wisickiego, no to na pewno zasłużyliśmy na bramkę albo bramki i mówię, ogromny taki niedosyt, że tego nie potrafiliśmy zrobić, a z drugiej strony mówię, to pokazuje, wyznacza nam kolejne cele do zrealizowania i że jeszcze musimy jako grupa pracować nad odpowiedzialnością, nad rozsądkiem, nad taką decyzją, w którym momencie co jest najlepsze dla drużyny, a nie na siebie. I teraz jeszcze na końcu się zwrócę do wszystkich agentów, takich zaprzyjaźnionych, którzy jakby z nami współpracują, których zawodnicy są u nas, z taką prośbą i apelem, żeby nie wywierali presji na zawodnikach tym, że się kończy sezon, zbliża się okienko transferowe i każdy z nich musi zrobić jakieś liczby albo cokolwiek, bo my gramy jako Znicz Pruszków, jako drużyna, a nie poszczególne jednostki i później robimy taki niektórym zawodnikom miszmasz w głowie, że zawodnik w jakiś sposób jest skupiony bardziej na realizowaniu samego siebie, a nie na tym, co od niego wymagamy jako drużyna, więc jakby taka prośba moja do agentów, żeby zostawili najlepiej zawodników w tym momencie sprawy sportowe i się tym nie zajmowali, niech się skupią w jakiś sposób nad jakimiś kontaktami z klubami, a zawodnikowie pozwolą w spokoju rozegrać kolejne spotkania. Świetna, uważam, druga połowa w naszym wykonaniu, świetna reakcja na wydarzenia, które miały miejsce w pierwszej połowie. Szkoda, że ten karny został zamieniony na bramkę, bo uważam, że wtedy byłoby jeszcze ciekawiej na boisku. Dziękuję bardzo naszej grupie kibiców, która w tamtym tygodniu zapełniła stadion w pełni. Jakby wszystkie bilety zostały wykupione w tym meczu. Przyjechali, uważam, że daleko do Rzeszowa, więc duży szacunek dla nich. Tak samo dla was duży szacunek, bo patrząc, jak się cieszyliście po meczu, jaka uprawa, no to duża zazdrość i szacunek, że to wam się dzisiaj, że tak powiem, udało. Udało się wam wygrać mecz. Na koniec jeszcze odniosę się do projektu, który w jakiś sposób tutaj trener Zup i klub Stal Rzeszów tutaj robi. Bardzo wam kibicuję, bo jeszcze za czasów, jak pracowałem w Chinach i jeździłem na staże
dzięki Bartkowi Kubicy do Benfiki Lizbona pięciokrotnie, to za każdym razem spotykałem tam trenerów z Akademii Stali Rzeszów, dwóch albo trzech. I patrząc, jak dzisiaj szkoli się młodzież, jaka duża liczba młodych zawodników trafia do pierwszej drużyny i sobie świetnie radzi w rozgrywkach pierwszej ligi, to uważam, że to jest bardzo ciekawy kierunek i dużo klubów w naszym kraju powinno wyciągnąć z tego odpowiednią lekcję i być może poszukać podobnej drogi, bo ja uważam, że musimy się jako Polska, jako nasze tutaj środowisko rozwijać, iść w górę, żeby jakby gonić Europę, a nie w jaki sposób się od niej oddalać. I na pewno wy jesteście takim miejscem, który wiedzie prym w tej kategorii. Więc dziękuję jeszcze raz, gratuluję zwycięstwa i do zobaczenia w przyszłości na tej sportowej ścieżce. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do trenera? Radek? Radosław Dudek, Podkarpacie Live. Panie trenerze, chciałem zapytać o może taką koncentrację pańskiej drużyny przed końcem pierwszej połowy, bo tak, jeśli dobrze kojarzę, to właśnie najwięcej bramek tracicie w ostatnim kwadransie pierwszej połowy. Być może, no może mnie pan poprawić, jasne, ale tak gdzieś wyczytałem, że chyba no, kilkanaście tych bramek się uzbierało. I drugie pytanie, bo jakby i ten mecz na jesieni, i ten dzisiejszy no, są o tyle podobne do siebie, że kończą się tym samym wynikiem, ale też Snicz przystępował do obydwu meczów jakby z pełną przewagą nad Stalą Rzeszów i ta sytuacja się odmieniała. No to zapytam, w czym tkwi patent Stali Rzeszów, Marka Zuba na pańską drużynę? Widzę, że jest pan przygotowany, bo my podsumowując pierwszą rundę, taka minuta 41, w niej straciliśmy chyba 6 albo 7 bramek, więc jakby w przerwie zimowej pracowaliśmy nad zarządzaniem ostatnich 7 minut każdej połowy, czyli do 38 minuty nasze wznowienia są inne, nasze rozwiązania są bardziej bezpieczne. No i właśnie dzisiaj tym bardziej boli indywidualne błędy, bo one tak drogo kosztują, że one właśnie się wydarzyły w tym czasie od 38 minuty do 45, gdzie my w jakiś sposób bardzo dużo czasu temu poświęciliśmy, żeby to wyplewić i wydawało się, że już to nam się udało, bo w ostatnich spotkaniach jakby w tym okresie jakby nie traciliśmy bramek, wręcz nawet nie dopuszczaliśmy do sytuacji, więc tym bardziej, że tak powiem, właśnie dlatego dzisiaj mnie to boli. A jaki jest patent? No wykorzystujecie sytuację, nawet na przykład Diasa sytuacja dzisiaj na 1-0, no to jak podejrzewam, bierzemy sobie powtórki spotkania, no to ona była mniej klarowna niż sytuacje, które my mieliśmy w pierwszej połowie i najnormalniej w świecie trochę jakości i szczęścia zabrakło, żebyśmy to my wyszli na prowadzenie. Ja uważam, że wtedy mecz byłby zupełnie inny. Tak samo ta bramka na 2-0 w 42 minucie po naszej stracie zawodnika na pozycji numer 6. Sprawiła, że mówię, no w takiej sytuacji, kiedy chyba Bukowski, jak się nie mylę, znalazł, no to wykorzystał ją 100%. Rzut karny niewykorzystany, później sytuacja świetna Stanclika, który mógł podać do Kuby Wójcickiego na pustą ramkę, też niewykorzystane, więc decyzje w tym momencie sezonu ważą bardzo dużo. My dzisiaj rozmawialiśmy sobie o spotkaniu w ostatnim sezonie z Hutnikiem Kraków, kiedy od tego zależało, czy awansujemy do pierwszej ligi, czy nie, i tam w jakiś sposób przypominaliśmy sobie, jak ciężko nam było stworzyć sytuację, że zawodnik, który był 30 metrów od bramki przeciwnika, musi podjąć decyzję, czy odda strzał, czy poda do boku, czy jakoś prostowaną piłkę, to tym decyzjom towarzyszą tak duże emocje, bo jakby one ważą losy żyć ludzi. I najnormalniej w świecie my na to nie byliśmy przygotowani. Ja w jakiś sposób tutaj też, to jest dla mnie świetna gdzieś tam kolejna lekcja, że w tym obszarze też muszę może jeszcze więcej pracować nad sobą, nad drużyną, żeby w takim momencie zawodnik jakoś potrafił to robić. Ale tak jak mówię, nie doszukiwałbym się tutaj jakiegoś nie wiadomo jakiego patentu, bo uważam, że z przebiegu meczu takich klarownych sytuacji to Znicz Pruszków sobie stworzył więcej. Ale byliście, no to co jest najważniejsze w piłce, skuteczni w polu karnym. I mówię, teraz możemy sobie dopowiadać jakieś piękne historie temu towarzyszące, bo wygraliście spotkanie, ale ja na sam mecz za to, jak moi zawodnicy się zaprezentowali po raz kolejny, jestem, że tak powiem, zadowolony i może nieszczęśliwy, ale ja wiem, skąd my przyszliśmy. Ja wiem, w jaki sposób, gdzie każdy z nas był 2 czy 3 lata temu, a gdzie jesteśmy dzisiaj. I mam żal, że nie potrafiliśmy postawić się kropki nad i, ale
to jak dzisiaj się zaprezentowaliśmy, uważam, na tle bardzo dobrej drużyny, to napawa mnie do dumy i jakby z podniesioną głową to, co nas czeka za tydzień w niedzielę z GKS-em Tychy, bo wiem, że to nasza drużyna się przed tutaj nikim nie położy i przyjeżdża do nas jeden z głównych faworytów do wygrania tej ligi, czy do awansu do Ekstraklasy, ale na pewno nie pękniemy. Super, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Maciek? Maciej Dezowski, Niemiec Podkarpacia Live. Trenerze, już abstrahując od meczu, chciałem zapytać, jest pan po egzaminie wstępnym na kursie UEFA Pro. Słuchając pana, można wywnioskować, że pan powinien tam wykładać, a nie aplikować. Natomiast jakie pana odczucia są po tym egzaminie? Wie pan co, jestem osobą, która z pokorą do wszystkiego podchodzi. W 2014 roku, chodząc do niemieckiej szkoły trenerów, był to moment, kiedy Niemcy wygrały finał Mistrzostw Świata z Argentyną 1-0 i tydzień później był zjazd i dyrektor sportowy niemieckiej federacji powiedział, że okej, zostaliśmy właśnie mistrzami świata, ale my nie potrafimy dobrze szkolić, nie potrafimy wychować zawodników na pozycji 7, 9, 10, 11. Dlaczego to mówię? Jakby ja uważam, że nigdy nie przyjdzie taki moment w moim życiu, że uznam, że wszystko wiem najlepiej i jakby zawsze będę chciał się nauczyć czegoś więcej i wierzę, że teraz, mam nadzieję, że szkoła trenerów w Polsce mnie przyjmie i nauczę się tam bardzo wielu, czy rozwinę się w wielu obszarach, szukając inspiracji od trenerów, którzy tam będą też na tym kursie uczestniczyć i też od osób, które będą wykładały. Jest to moje trzecie podejście do kursu UEFA Pro. Mam nadzieję, że patrząc ile zdobyłem punktów z doświadczenia, ile zdobyłem punktów z egzaminu, to nic nie stanie na drodze, żebym się w tym roku wreszcie dostał, ale dopóki nie dostanę oficjalnej informacji, no to cały czas czekam, że tak powiem, z takim dużym zaciekawieniem, jak to się zakończy, bo 2 lata temu, kiedy aplikowałem, też wydawało mi się, że jest szansa, że się dostanę, a koniec końców zostali wybrani inni trenerzy, dlatego dopóki nie dostanę jakiejś oficjalnej informacji, to muszę poczekać, a co do wykładania, no to uważam, że przyjdzie czas na każdego. Ja na razie teraz się skupię na tym, żeby jak najlepiej przygotować drużynę do meczu z GKS-em Katowice, do wykładania innym trenerom czy innym osobom jeszcze pewnie kiedyś przyjdzie taki czas, jak może będę miał trochę więcej lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania? Proszę. Dzień dobry, Grzegorz Zimny, Retro Football. Panie trenerze, tak jak właśnie tu kolega Maciek powiedział, pan, tu Maćku powiedziałeś, że pan trener to by się nadawał bardzo dobrze do wykładania. I właśnie, też podzielam to zdanie, dlatego że pan ma takie bardzo ciekawe spojrzenie na futbol i to już mówię tak całkowicie szczerze, bo kilka miesięcy temu słuchałem, nie wiem czy pan pamięta, brał pan udział w takim jakby panelu na portalu X, gdzie gościł pan na profilu bodaj Pierwsza Liga Rum i pan tam odpowiadał na pytania słuchaczy, bardzo dużo, bardzo szeroko pan opowiadał o futbolu i właśnie wtedy można było zwrócić uwagę na pańskie spojrzenie na futbol. Pan wtedy powiedział 2 ciekawe rzeczy, że ogląda pan konferencje prasowe i że czerpie pan właśnie z tych konferencji, nie tylko z meczów, ale też z konferencji, z zachowań trenerów. I też, co mnie zaskoczyło, że ogląda pan, już nie pamiętam, czy przynajmniej raz w tygodniu, w każdym razie bardzo często ogląda pan mecz kobiecej piłki. Czy może pan to rozwinąć? W jaki sposób właśnie pan czerpie z kobiecej piłki czy z konferencji prasowych? Bo to trochę takie nietypowe, można powiedzieć. Tutaj na sali jest obecny Jarek, który przed każdym meczem wysyła mi praktycznie wszystkie informacje związane z następnym spotkaniem i teraz oglądałem pana Łukasza, że tak powiem, wywiad. Widziałem też trenera Zuba w konferencji przedmeczowej, z którą się to koniec końców nie zgadzam, bo my płacimy bardzo dużą cenę za spotkanie z Wisłą Kraków, w której straciliśmy w tym meczu 6 bramek i jakby nasz bilans bramkowy przed tym meczem był 20-28. No i jakby to pokazuje, że my jesteśmy takim niby defensywnym zespołem, który mało strzela i trochę więcej straci. Nie? A gdybyśmy ten mecz odjęli z Wisłą Kraków, to by się okazało, że Znicz Pruszków ma najlepszą defensywę. I co najważniejsze z tym, czy państwo dzisiaj widzieli, żeby dzisiaj Znicz Pruszków jakimiś momentami robił obronę Częstochowy, żeby bronił się w polu karnym, tylko szukał cały czas wysokiego pressingu, średniego pressingu, wyskoku ze średniego pressingu do wysokiego. Więc jakby
uważam, że słucham w jakiś sposób tych konferencji, żeby rozumieć punkt spojrzenia trenera czy osób z tego środowiska. I jakby sama gdzieś narracja, uważam, tej konferencji przedmeczowej nie do końca, że tak powiem, nie, że mi się nie podobała, ale uważam, że nie do końca była trafna, bo uważam, że Znicz Pruszków dzisiaj prezentuje zupełnie inną troszeczkę piłkę. A co do kobiecej piłki, to jakby pracując 2 lata w reprezentacji Polski kobiet pierwszej u trenera Góralczyka, poznałem taką wrażliwość sportu, bo jakby kobiety, które uprawiają tą dyscyplinę, zarabiają dużo mniej niż mężczyźni, a patrząc ile kilometrów muszą pokonywać w podróżach czy w przygotowaniach do meczu, no to jest to podobne, że tak powiem, obciążenia. Dlatego mam ogromny szacunek, teraz trzymam kciuki, żeby zespół Pogoń Szczecin zdobył w tym roku mistrzostwo, więc jak tylko mogę gdzieś tam jest taka możliwość, to czy przez YouTube, czy z jakąś inną platformę sobie oglądam, głównie Pogoń Szczecin. Też kapitanem tam jest Emilia Zdunek, która w jakiś sposób trafiła pod moje ręce w wieku chyba 16 czy 17 lat, debiutując w kadrach różnych narodowych, młodzieżowych, pierwszych, więc jakby cały czas widzę, gra i się cieszę, że w jakiś sposób gdzieś tam moment taki, że udało się Natalię gdzieś, Emilkę, przepraszam, znaleźć w innym zespole i przyprowadzić do Szczecina, sprawia, że ona dzisiaj jest świetna i gra na wysokim poziomie. I to jakby z czystej takiej pasji do sportu, bo oglądałem was tak samo w Płocku na żywo. Dzisiaj trenerowi pogratulowałem świetnego momentu, tego szybkiego ataku. To jest coś, co chce się oglądać, uważam, na stadionach. Kibice po to płacą bilety, żeby jakby oglądać ciekawe spotkanie i myślę, że koniec końców dzisiaj to spotkanie, jak na warunki pierwszoligowe, to leżało na dobrym poziomie. Dużo było emocji. Mówię, szkoda, że my się skutecznością nie dostosowaliśmy, bo uważam, że ten mecz mógł być jeszcze z takim dreszczykiem emocji jeszcze bardziej ciekawszy. A gdy tak pan patrzy na terminarz, to nie ma pan takiej małej, lekkiej obawy, bo w najbliższych 3 meczach zagracie z drużynami walczącymi o awans. Arka Gdynia, GKS Tychy, Wisła Kraków. Wie pan co, przychodząc do 3 lata temu do Znicza Pruszków, wszyscy mówili, żebym nie rozpakowywał torby, bo trenera się zmienia w tym środowisku co 2 czy 3 miesiące. I gdybym ja miał jakiekolwiek obawy i nie wierzył w swoją wiedzę, w swoje doświadczenie, które zdobyłem w innych krajach i w to, jaką grupę tworzymy, to myślę, że nie byłbym trenerem. I wszyscy mówili, że my w sezonie spadniemy w pierwszym, a my się utrzymaliśmy. Wszyscy mówili, że okej, w drugim sezonie spadniemy, my awansowaliśmy do pierwszej ligi. Wszyscy mówili, że z tej pierwszej ligi spadniemy z Hukiem, jak wcześniej Polkowice, Choinczanka i tam wymieniali jakieś inne zespoły. My na dzień dzisiejszy na tą chwilę mamy 8 punktów przewagi nad strefą spadkową. I mówię szczerze, nie świadczy to o moim braku pokory, czy o jakiejś takiej, bym powiedział, zarozumiałości. Ale ja wiem, że tą grupę ludzi stać, żeby przebić kolejny sufit i pokonać, czy GKS Tychy, czy Wisłę Kraków, czy Arkę Gdynia, ale wiem, że to będzie bardzo trudne, ale tak jak mówię, przez 3 lata my jako grupa tak dużo rzeczy pięknych przeżyliśmy, zrobiliśmy, że nie dają mi dzisiaj moi zawodnicy, mój klub poczucia, żebym się obawiał meczu z GKS-em Tychy. I jeszcze raz mówię, to nie znaczy o tym, że jestem zarozumiały, czy brakuje mi pokory, wręcz przeciwnie. Bardzo solidnie do tego meczu z Tychami się przygotuję, obejrzę ostatnie ich spotkania w tym roku wszystkie. Postaram się znaleźć jak najlepsze rozwiązania, tak jak dzisiaj, i postaram się zawodnikom je w taki sposób wytłumaczyć, żebyśmy stworzali sytuację współprezentową i mam nadzieję, że koniec końców je wykorzystywali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz? Łukasz Szczepanik, portal Supernowości z Rzeszowa. Kłaniam się trenerze. Już na koniec tylko zapytam o kwestie meczowe. Wiadomo, że Stal Rzeszów ma bardzo mocne skrzydła, świadczą o tym liczby. Stal Rzeszów także jest mocna w fazach przejściowych, co mogliśmy dzisiaj zaobserwować. I chcę zapytać o pański zespół. Uczulał pan swoich podopiecznych, że właśnie prawa i lewa flanka to będą te strony, gdzie będzie szło największe zagrożenie dla pańskiego Znicza? Tak, jakby patrząc na sytuację, jakie my dzisiaj sobie stworzyliśmy, to stworzyliśmy sobie za plecami waszych najlepszych zawodników, że jakby waszą siłą jest gra skrzydłami i tam kreujecie bardzo dużo sytuacji, ale jednocześnie zawodnicy, którzy przed chwilą byli eksploatowani w akcjach ofensywnych,
uważam, że jest taki moment 5-10 sekund, który sprawia, że ci zawodnicy muszą, że tak powiem, troszeczkę się zregenerować i pewne strefy w bocznych sektorach boiska były wolne. My dzisiaj w jakiś sposób szukaliśmy przez naszych wahadłowych budowania sytuacji. W pierwszej połowie pamiętam taką sytuację, którą wyprowadził Krajewski i dośrodkowanie z prawej strony niewykorzystane. W drugiej połowie podejrzewam, że było to takim trochę zaskoczeniem, że na wahadłach zagrali i Tabara, i Kaito Imaj, ale tam szukaliśmy najbardziej kreatywnych zawodników, najlepszych grających jeden na jeden, żeby w jakiś sposób właśnie tam dostarczyć piłkę i poszukać driblingu do środka jeden na jeden i jakiegoś dośrodkowania lub jakby driblingu po linii prostej. I taka była świetna sytuacja w drugiej połowie Tabary, który lewym skrzydłem zrobił świetną akcję. Tak samo Kaito Imaj gdzieś tam złamał do środka i poszukał fajnego prostopadłego podania. Mówię, no dzisiaj ja sobie zdaję sprawę, że po porażce 2-0 moje argumenty mało znaczą, czy jakby mało ważą, bo sytuacje, które stworzyliśmy właśnie przez ten moment gry, gdyby nam udało się strzelić po nich bramkę, no to wybrzmiałyby tutaj pewnie inaczej czy lepiej, ale tak jak mówię, no patrząc jak się postawiliśmy, uważam, że bardzo dobrej drużynie, patrząc ile stworzyliśmy sobie sytuacji stuprocentowych, no to uważam, że zasłużyliśmy na coś więcej niż tylko porażkę 2-0, a takim wyznacznikiem niech będzie nasz pierwszy mecz tutaj rozgrywany 2 lata temu, że, gdzie chyba wygraliście 3-1 albo 4-1, gdzie się po nas przyszliście, można powiedzieć. A dzisiaj uważam, że byliśmy porażki zespołem takim równorzędnym i ten mecz zupełnie inaczej wygląda niż wtedy, więc patrząc na rozwój drużyny przez te 2 lata uważam, że jest bardzo duży, patrząc też jakimi określonymi środkami my w jakiś sposób dysponujemy, bo koniec końców wychodząc na boisko to nikogo nie interesuje, kto ile zarabia, ile wydaje, jakie ma możliwości organizacyjne czy sportowe, ale teraz po meczu my wracamy i wiemy na co sobie możemy pozwolić, a na co nie, przygotowując się do kolejnych spotkań, a wiemy jakby nasi przeciwnicy na co sobie mogą pozwolić, więc tak jak mówię, rozpocząłem słowami, że jestem dumny, że jestem trenerem tej drużyny, zakończę tym samym, że mam nadzieję, że jako drużyna pokażemy wszystko co z naszej strony najlepszego z GKS-em Tychy i sprawimy niespodziankę. I tego trenerze życzę, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę, żebyśmy mieli więcej pytań, także dziękuję trenerowi, dziękuję za uwagę i zaraz wracamy na drugą część konferencji. Witam serdecznie w drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Stali Rzeszów, pan Marek Zub. Witam trenerze. Dobry wieczór, dzień dobry. Widzę, że emocje jeszcze chyba w trenerze. No nogi jeszcze chodzą pod stołem. Super. Poproszę o komentarz, panie trenerze. Ważne dla nas 3 punkty. Jak każde, ale szczególnym małym wymiarem przed derbami. Myślę, że przed kolejnym meczem tu na tym stadionie to jest jakby duża, dodatkowa, dodana wartość tego spotkania. Wydaje mi się, że z naszego punktu widzenia, że pomimo tego, że przeciwnik do końca, do ostatniej minuty wydawał się być groźny i walczył do ostatniej minuty, to jednak przy kroju meczu jakby udało nam się chyba po raz pierwszy, jak pamiętam, w tej rundzie zakończyć mecz z zerowym dorobkiem po stronie strat. Również mówię to w odniesieniu do rzutu karnego podyktowanego przez przeciwko nam, który Kuba wybronił. W związku z tym, poza tymi 3 punktami i tym aspektem następnego meczu derbowego, to te kwestie związane z tym, o czym ostatnio dużo mówiliśmy w kontekście naszych, powiedziałbym, mankamentów, strat, czyli ilość straconych bramek i praktycznie w każdym meczu tracone bramki, no to dzisiaj to mieliśmy trochę łatwiej w tym temacie, jakby te statystyki się trochę poprawiły. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Widzę, że mamy. Także Maciek. Maciej Decowski, Niemiec, Podkarpacie. Ale w trenerze chciałem zapytać o ten wybór składu, a właściwie Jesus Gomez, który wyszedł w pierwszym składzie. Czy Jesus Gomez Diaz oczywiście. Można powiedzieć, wyciągnął go pan dzisiaj z szafy i on się odpłacił strzeloną bramką. Czy on po prostu wykazywał na treningach taką formę, czy tak troszkę pan zaryzykował z tym? Jeżeli chodzi o Jesusa, to myślę, że to ja wielkiej tajemnicy nie zdradzę. Ci, którzy mają okazję go oglądać nie tylko od lata ubiegłego roku, ale podejrzewam, że panowie jako dziennikarze też natrafiliście na niego wcześniej na boiskach. To jest do końca niezdefiniowane, czy ja go wyciągnąłem z szafy, czy tak dobrze wyglądał.
No tak jest Jezus. Jezus, przepraszam. Jesteśmy po świętach, także możemy teraz, mówić Jezus. I teraz, no, tak powiem, odpowiedź na to pytanie jakby pozostawiam otwartą. No. Jezus z nami trenuje, przyglądamy się, każdy z nas, trenerów, chciałby widzieć Jezusa w optymalnej jego dyspozycji, ale do końca nie wiemy, co znaczy jego optymalna dyspozycja i jak się okazało dzisiaj, dostał szansę i z niej skorzystał, przynosząc bardzo pozytywny wkład. Przede wszystkim pierwsza bramka strzelona w dosyć nieoczywisty sposób, bo podejrzewam, że nawet Adi, gdyby znalazł się w tej sytuacji, to próbowałby innego rozwiązania. Także to jest cały Jezus. No i dzisiaj akurat mamy z tego pożytek, chociaż z drugiej strony jego żółta kartka w 7 minucie no też spowodowała, że padło pytanie, trzymaliśmy je cały czas w głowie na ławce, na ile możemy mu zaryzykować, że nie złapie drugiej i będziemy grali w dziewiątkę. Także tak to jest z tym Jezusem naszym. Tym bardziej, że tam była też sytuacja taka, gdzie faulował i miał kolejne ostrzeżenie. Także zastanawialiście się, czy nawet można go zdjąć przed przerwą? No ja uznałem, że jeżeli w tej sytuacji drugiej sędzia nie da mu żółtej kartki, to już go nie będę zdejmował. Po prostu takie ryzyko. Że już dogra do końca. No i na ile mógł, tyle grał. Wydaje mi się, że dzisiaj bardzo pozytywny występ. Chciałem też zapytać o Łukasza Górę, który początkowo zszedł, później wrócił na boisko, ale ostatecznie musiał je opuścić. Co tam mu dolega i czy to jest coś groźnego? Nie, drobny problem z tego, co wiem, ze stopą, która mu już dokuczała w tym tygodniu. Pod koniec tygodnia, by wszystko było ok, podjęliśmy decyzję, że Łukasz gra od początku, no ale niestety odnowiło mu się, próbował, jeszcze daliśmy mu szansę, ale okazało się, że to niemożliwe. Przeciąganie, jakby trzymanie Łukasza jeszcze dłużej do przerwy wiązało się z dużym ryzykiem, w związku z tym zmiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bartek? Polskie Radio, Bartłomiej Wisz. Dobry wieczór, panie trenerze. Przy prowadzeniu 2-0 do szatni wychodzi się na drugą połowę, no i ta przewaga pańskiego zespołu rośnie, to było widać. Swoboda w operowaniu piłką to także, no ale brakowało tego celnego strzału. I tutaj tak naprawdę ten rzut karny chyba zdeterminował poczynania pańskiego zespołu, bo niejako wróciliście potem po tym obronionym karnym do tego, co graliście do karnego, prawda? Więc krótko mówiąc, moje pytanie brzmi o drugą połowę. Czy rzeczywiście tak to miało wyglądać? Czyli szanowanie tego wyniku i no, próba szukania ewentualnej kontry na 3-0. Zgadzam się z tezą. Takie było założenie przede wszystkim, żeby nie nastawialiśmy się, że po przerwie pobiegniemy strzelać kolejne bramki, bo to nie jest akurat dobre rozwiązanie w naszym przypadku. Tak uznaliśmy. Natomiast zdecydowanie bardziej zależało nam na tym, żeby panować nad tym, co się dzieje na boisku, ponieważ na pierwsze kilkanaście minut meczu tak nie wyglądało z naszego punktu widzenia i nie chcieliśmy tego uniknąć. Z drugiej strony mieliśmy wynik dwubramkowy, co determinuje jakby możliwość i nawet konieczność pewnego takiego, nie wiem, wpuszczenia przeciwnika na własną połowę, spróbowania skontrowania go i tak dalej. Chcieliśmy to robić. No, było kilka okazji do tego, ale brakowało trochę dokładności, trochę zawodników w polu karnym, żeby taką jedno czy drugie dośrodkowanie wykończyć. Ale było kilka okazji, myślę, nawet bardzo ciekawych, dosyć takich dynamicznych, podobających się nie tylko nam z ławki, ale też pewnie i kibicom. No ale niestety zabrakło tego dodatkowego, ostatecznego elementu. Wydaje mi się, że trzecia bramka zdecydowanie uspokoiłaby już nas, no i praktycznie podcięła zdecydowanie bardziej nogi przeciwnikowi, który do ostatniej minuty mimo wszystko był groźny i nie dał się tak łatwo złamać, mimo nawet tego, że nie udało im się zdobyć bramki po rzucie karnym. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Łukasz? Łukasz Szczepanik, portal Super Nowości. Panie trenerze, mówił pan o grze w ataku szybkim. Ja chciałbym zaś zapytać o grę w ataku pozycyjnym w przykroju całego spotkania.
rzuciło mi się parę razy w oczy, że próbowaliście takich zagrań diagonalnych, głównie Sebetila w kierunku właśnie napastnika, Jesusa Diaza oraz w kierunku Szymka Łyczki. I chcę zapytać, czy właśnie taki był plan, aby tym dłuższym, przekotnym zagraniem zaskoczyć defensorów z nicza? Planu nie było konkretnego, że tak mamy grać. Natomiast biorąc pod uwagę specyfikę gry, umiejętności, możliwości techniczne, operowaniu piłką, to myśli podanie, rodzaj podania, jego skuteczność i dokładność, a też możliwości motoryczne nasze po prawej stronie, no to siłą rzeczy w każdym dogodnym do tego momencie, kiedy jest na to okazja, staramy się z tego korzystać. I o ile przynosi to nam coraz częściej taką przewagę taktyczną, to jeszcze trochę trzeba nad tym popracować, żeby to przynosiło więcej bramek. I zapytam już na koniec o tą drugą akcję bramkową. Wszystko rozpoczęło się po przechwycie, jeśli dobrze pamiętam, Krystiana Wachowiaka. No i Adrian Bukowski już po raz kolejny w tym sezonie pokazał, że ma instynkt niejako snajperski, podobnie w meczu z Motorem. Można powiedzieć, że zagrał jak klasyczna dziewiątka, teraz też zachował się jak rasowy napastnik. I chcę zapytać o tego piłkarza, który w zasadzie co mecz ma dobre sytuacje strzeleckie. Czy jego takie wejście w pole karne niczym napastnika jest to podyktowane pewną taktyką pańską, czy może takim instynktem właśnie Adriana, który wie, w którym momencie wejść właśnie w pole karne i oddać strzał? No, to nie jest tylko instynkt, ale Adrian ma tego typu skłonności, lubi się znaleźć w tej pozycji, ale to, w jakim momencie on tam się powinien znajdować, to wynika z tego, co zakładamy. No, nie pozwalamy sobie tutaj na zbyt dużą inwencję. Natomiast, i wszystko było ćwiczone. No oczywiście, no, akurat w tym wypadku, kiedy jesteśmy w ataku, Adrian Bukowski często przyjmuje tą pozycję napastnika, czy wchodzi w środek, kiedy nasz napastnik znajduje się gdzieś w bocznej strefie boiska. To wynika z jego ustawienia, to wynika ze struktury ustawienia, jakim staramy się grać w ataku. W obronie ma trochę inne zadania. Także no tutaj spełnia zadania te, które przed nim stawiamy, ale z drugiej strony one są mu narysowane właśnie w odniesieniu do jego predyspozycji, do jego, jak bym powiedział, instynktu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radosław Dudek, Podkarpacie Live. Panie trenerze, chciałbym zapytać o sytuację kartkową, bo no tak się złożyło, że dzisiaj niestety nie wszyscy ocaleli na mecz z Resowią na najbliższe derby. Natomiast moje pytanie jest, wiedząc, że te najbliższe mecze to gracie z drużynami albo zagrożonymi spadkiem, albo takimi sąsiednimi, sąsiadującymi w tabeli, przepraszam, i te punkty jakby trochę ważyły więcej. Jak z pańskiego punktu widzenia tak nastawić zawodnika, żeby mimo wszystko gdzieś tam z tyłu głowy się świeciło, że uważaj, uważaj, bo jesteś zagrożony, ale z drugiej strony, żeby nie odstawiał nogi w jakichś kluczowych, kryzysowych momentach. Mam tutaj na myśli właśnie Sebastiana Tila i Kamila Kościelnego, którzy grają na bardzo newralgicznych pozycjach w pańskim zespole. To zależy, jeżeli mogę odpowiedzieć na to pytanie bardzo osobiście, i uważam, że to jest jakby złoty środek na to. Natomiast ja podchodzę do tego tylko i wyłącznie w bardzo prosty sposób. Ja o tym mówię. Przypominam, bo czasami zawodnik nie pamięta, ile ma kartek. Oni dobrze wiedzą, ile mają kartek. Natomiast jak powiedzieć zawodnikowi, jak się zachować, żeby z jednej strony nie odstawić nogę, a z drugiej strony dostać kartki? Nie ma takiej możliwości. Przykład dzisiaj, 5. minuta meczu Wisła-Kraków, Motor Lublin. Czerwona kartka dla zawodnika Wisły. Natomiast biorąc pod uwagę zawodnika typu Til Kościelny, ja jestem przekonany i jakby wierzę w to, że on zdaje sobie sprawę, w którym momencie musi tą nogę przystawić nawet kątem kartki, a w jakich sytuacjach absolutnie nie może się zachować, żeby dostać taką kartkę, jak dostał na przykład Milan Szymczak w ostatnim meczu. To jest jeden aspekt. Trener, zawodnik, jak nastawić, jak przygotować, jak wytłumaczyć. Ale też jest kwestia sędziowska. W wielu przypadkach
to sędzia w zasadzie decyduje i od jego interpretacji zależy, czy to się należy od razu żółta, czy druga żółta, czy po prostu należy odpuścić. Także złotego środka nie ma, natomiast jak pan pytał o moje trenerskie doświadczenie no to i próbę zarządzania tym, no to jest prosta sprawa. Pamiętasz? Pamiętam. No to tyle. Do łyczki pewnie to moja rozmowa na ten temat, czy do kądziołki, czy do łysiaka w tego typu sytuacjach wyglądałaby trochę inaczej. Może trochę dłużej. Użyłbym dwóch, trzech zdań może. Natomiast do kościa, czy do tila. Pamiętasz, pamiętam. I tyle. Oni dobrze wiedzą. I jeszcze pytanie o linię ofensywną. Wspomniał pan dzisiaj, że Jesus jest, no, skrócę, tak troszkę nieodgadniony, prawda, że potrafi być wszędzie i właśnie, czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że on jakby nie do końca zastąpił Adlera w skali 1:1, bo myślę, że Adler to jest taki typowy lis pola karnego, natomiast Jesus i był trochę też lisem, a i też często brał się za rozegranie. Powiem tak, jeszcze raz nawiążę do tego Jesusa i jego, tak powiem, mało zdefiniowanej pozycji. On czasami jest lisem, a czasami jest kurą. Natomiast co do Adlera, to zdecydowanie można powiedzieć, że jest lisem. I w tej takiej zmienności ja upatruję dużą wartość Jesusa. Oczywiście wolałbym, żeby był częściej lisem niż kurą, ale to zależy od wielu czynników. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Grzegorz? Przepraszam, jeszcze mamy. Dzień dobry, Grzegorz Zimny, Retro Football. Myślałem, że ty jeszcze chcesz coś dodać. Panie trenerze, takie pytanie zahaczające o psychologię. Przegrywacie kilka meczów z rzędu. Zbliża się pan do klubowego, nieklubnego rekordu. Na domiar złego dostajecie bramkę w doliczonym czasie gry w Głogowie. I później przychodzą 3 zwycięstwa z rzędu. Jak z takiego psychologicznego punktu widzenia podnieść drużynę właśnie w takiej sytuacji? Jak to się robi? Bo pan wie chyba, jak to się robi, skoro się udało. Nie, ja się nie zgodzę. Po pierwsze, ta statystyka związana z jakimś tam niechlubnym rekordem przegranych meczów Stali Rzeszów, po trzecim wygranym meczu znowu wychodzi na wierzch. To nie było. To jest z punktu widzenia statystyków, dziennikarzy, którzy na tym pracują, a sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast dla mnie to absolutnie nie miało najmniejszego znaczenia. Tak samo ja zawodników nie podnosiłem w żaden szczególny sposób. Myśmy przegrali mecz, który powinniśmy wygrać. Mieliśmy już w tym sezonie tak dużo przykładów, że zdobywamy punkty w ostatnich sekundach i w ostatnich sekundach te punkty tracimy. Także w zasadzie należało się, tak powiem, tylko i wyłącznie skoncentrować na kolejnym meczu. Oczywiście to są inne warunki przygotowania do meczu, załóżmy po Głogowie, a po Motorze Lublin. To jest zupełnie inny wymiar szatni. Natomiast ja tutaj żadnego środka złotego nie robię, nie używam, nic tutaj szczególnego się nie dzieje. Natomiast to, od czego zacząłem odpowiedź na to pytanie, że wszelkie negatywne albo dołujące statystyki totalnie odrzucam. My nie mówimy o tym, że myśmy przegrali pechowo mecz w Głogowie, bo tak uważam, że to był trzeci mecz z rzędu i tak dalej, i tak dalej. I nawet na tych naszych analizach staramy się w takiej sytuacji wyciągać z tego przegranego meczu tylko te rzeczy najistotniejsze dla tego, co się będzie działo w następnym meczu. Nie rozpatrujemy bramek straconych, nie rozgryzamy ich i tak dalej. No może poza bramką ostatnią też strzeloną, ale to też inny aspekt. Także żaden po prostu nie patrzymy na negatywy, staramy się unikać negatywnych informacji i jakichś rzeczy, które odwracają uwagę w drugą stronę. Po prostu cały czas przemy do przodu. Czyli ten mecz w Głogowie, tak jak bym powiedział, punkt zwrotny, to był moment, w którym znowu staraliśmy się to odwrócić. Natomiast rozmowy, roztrząsanie problemów, błędów, nie. W tym momencie bardziej na pozytywy i bardziej na te rzeczy, które jeszcze przed nami, a nie te, które nam ostatnio ciążyły. Mnie mogą ciążyć, ja tego jestem i rozumiem dziennikarzy i media, którzy szukają pewnych istotnych rzeczy ze swojego punktu widzenia. To jest też potrzebne, natomiast jeżeli mam opowiadać o tym, jak z tym pracuję z zespołem, no to właśnie tak. Staram się odciąć chłopaków od tych wszystkich rzeczy, które no nie nastawiają pozytywnie, a więc trochę przygnębiają i powodują taką
utratę pozytywnej energii. Nie chcę powiedzieć, że budują negatywną energię, tylko utratę pozytywną, niepotrzebną. Ale dziękuję za pytanie z psychologii. Nie wiem, czy to była odpowiedź psychologa, ale trenera. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę, żebyśmy mieli więcej pytań, także dziękuję trenerowi, dziękuję dziennikarzom i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.